Witam ponownie. Zanim zaczniemy od tych testów, które zawsze robię, chciałam jeszcze Wam pokazać trzy testy, które z ciekawości kupiłam. Ten witam wiem, że już kiedyś miałam, ale chciałam sobie przypomnieć. A te dwa, zaraz o nich opowiem. Dzisiaj będzie z 3 dni. Co myślę o tych testach? Ten był wykonany w 5 dniu kalendarzowym, czyli 4,5 doby, czyli 4 w sumie dni i 12 godzin. To, co będę właśnie teraz pokazywać. I tak, Alphamed, oczułości 10, w ogóle inny niż na opakowaniu. Bardzo mi się spodobał, bo był cienki, a jednak ten plastik, no za dużo plastiku, ogólnie to też niedobrze. I dla środowiska, i nawet ja mam problem, żeby to gdzieś wyrzucić. Spodobał mi się, ale niestety po zakropieniu, nawet nie wiem czy widać, cały czas była bardzo słabiutka kreska, ledwo widoczna, więc zaraz zobaczycie inne testy. Te wcześniejsze i na pewno zobaczycie, czy wcześniejsze te, co postanowiłam robić, że jest o wiele lepsza kreska. Tutaj jak na czułość 10, Alphamed. Niestety. Witam. Tutaj jest taka słaba kreska, widoczna. A na pewno bardziej widoczna niż w tym Alphamed o czułości 10. Witam jest 25. Jest bardzo podobny do, to jest akurat Nord Test, ale podobne znajdowałam w Bobo Test Duo czasami. Więc nie wiem, o co chodzi. Znaczy być może tylko opakowania są takie same, a membrany są inne, tego nie wiem. I Quix, bezciążowy Quix. Oczułości też 25. Z niego też nie jestem zadowolona. Bardzo słaba kreska. Przez 5 minut nic od momentu zakropienia, przez 5 minut nic w ogóle się nie zmieniło. To okienko, i że jest takie malutkie do odczytu. To w sumie tak w 5 minucie może jakaś tam kreska się pokazała, i później jak już barwnik zszedł, to jakaś taka słaba była widać. Teraz niby też, ale w kamerze to chyba nie będzie widać. Także dla tych, które chcą, wcześniej robią po prostu testy i szukają kresek, to niestety ten odpada, według mnie ten odpada, witam. No, można by się zastanowić, tak, bo jakoś tam na kreskę widać. Tylko nie wiem, czy w Skim witam są takie, czy są może jeszcze jakieś inne. Dobra, koniec o tym. Przechodzimy do konkretów. 4,5 dnia. Pink super czuły. Ovitrelle, tak. Po podaniu Ovitrelle 4,5 dnia. Ta kreska, wiadomo, jak wyschnie, jest słabsza. Ale ogólnie była mocniejsza. Trochę, ale jest no, widoczna, spoko. I teraz właśnie nie wiem, myślę, że chyba pojadę po według dni. To jest 5,5 dnia, czyli 6 dzień kalendarzowy, ale 5 dni i 12 godzin. I ta kreska jest słaba, ale jak była mokra, jeszcze zanim test wyschnął, to był w sumie bardzo podobny do tej tutaj u góry. I później mamy dzisiejszy dzień, czyli 6,5 dnia, a 7 według kalendarza. No i akurat w dzisiejszy dzień w ogóle te testy mnie troszkę rozczarowały, bardzo mocno. Dlatego też czeka dzisiaj jestem i tak średnio o tych testach mówić.
No, widać słabą kreskę. Była mniej więcej, no taka jak ta właśnie wyżej, taka jak z wczoraj, jak była mocniejsza, a czy jak była mokra. A gdy wyschła, to jest naprawdę słabo widoczne i bardzo późno, tylko około 5 minut mi dopiero w ogóle. Znaczy nie, problem polegał na tym tutaj w tym teście, że przez szybkę akurat się była wyjątkowo porysowana, było słabo widać i około 8-9 minuty po prostu rozwaliłam ten test i wtedy zobaczyłam, że tu jest kreska, więc nie wiem, w której ona minucie wybiła, ale na pewno do 10 minut była widoczna. Ten tak, pink, super czuły, 10 ml strumieniowy. Następnie tutaj 4,5 dnia. Pink, test super czuły. To jest ten. No, może pokażę, będzie lepiej. 10. 4,5 dnia. Jest widoczna kreska. Gdy był mokry, to była mniej więcej tak widoczna jak ten dzień wcześniej. Jak wysłał, to trochę jest jaśniejsza. Natomiast wczoraj, 5,5 dnia. Czyli 6 dni kalendarzowych. No to też jest taka słaba po wyschnięciu, a jak była mokra, to była taka jak ta wyżej. I z dzisiaj to w sumie przez cały czas ja tutaj nic nie widziałam. Nie wiem. Także według mnie ten test dzisiaj. Fakt, że generalnie tutaj w ogóle jest jasna ta kreska. Gdyby była mocniejsza, tak w tym strumieniowym, to na pewno była. Bo coś tam w sumie widziałam, ale tak do końca właśnie nie wiem. Czyli przy małym stężeniu HCG. Niestety jest problem z tymi, ogólnie chyba z wszystkimi testami, ponieważ wydaje się wciąż to wszystkie wychodzą, tak tutaj widać. Więc dla tych, które robią wcześniej testy i szukają jakiejś słabej kreski, no ten raczej mi się wydaje odpada. Dobrze. Następno będzie Nordfest. O, burza. 4,5 dnia, czyli 5 dni kalendarzowych, czyli tam 4 dni, 12 godzin. Była mocniejsza, wiadomo, później troszeczkę zbladła. 5,5 dnia wczoraj, czyli 6 dni kalendarzowych. Była mniej więcej taka mocna jak ta wyżej, dzień wcześniej. A po wyschnięciu już jest jaśniejsza, ale nadal widać, także spoko. A dzisiaj, no i znowu mam problem z tym testem, ponieważ on bardzo późno, tak jak w ogóle wszystkie, bardzo późno pokazał kreskę. Ona na moment prawie, że jakby zniknęła, później znowu się pojawiła. Niby coś widać, także okej. Także dla tych, co chcą wcześniej patrzeć, spoko. Tylko z tymi testami jest taki problem, że one wybijają nawet czasami jak. Mam wrażenie, tego HCG nie ma. Nie wiem, o co w tym chodzi z tym testem. Czy to jest Nord Test 10 oczułości? O, teraz trochę lepiej widać. Następnie mamy pretest dotykowy.
Pamiętacie, w jednym z filmików mówiłam wam o zaciekach? No i tutaj właśnie chodzi mi o takie zacieki. I wybicie kreski, ale ona jest szara, ona nie jest różowa. Nie wiem, o co w ogóle w tym chodzi. Ale tutaj wyjątkowo się spisał ten test, bo nie ma żadnych zacieków. Czyli 3,5 było. Teraz mamy 4,5. I w tym teście naprawdę pokładałam wiele nadziei. Ponieważ te kreski, no, były no spoko na 4,5 dnia. 3,5 dnia, to jest słabsze, ale nadal widoczne. 5,5 dnia. Też widoczna, aczkolwiek była mocniejsza, taka mniej więcej jak ta wyżej, ale po wyschnięciu zrobiła się słabsza. A dzisiaj zrobił mi ten test takiego psikusa. Wybiło mniej więcej około 4-5 minut jakaś tam kreska. Później ta kreska przez 2,5 godziny mniej więcej utrzymywała się taka jak ta z 17. Przez 2,5 godziny. I nagle po 3 godzinach jeszcze zerknęłam, a tu kreski nie ma. W miejsce kreski pojawiło się białe pole. Tutaj tego akurat za bardzo nie będzie widać. A w miejscach jakby ona być kreska, bo ona jest taka dosyć gruba, na obrysach, tylko takie dwie cieniutkie się pojawiły, których teraz nawet już nie widać. Także o co chodzi z tym testem? To ja w ogóle nie wiem. To była se kreska i znikła jej. I to była najmocniejsza kreska z tych wszystkich testów dzisiaj. I naprawdę byłam zaskoczona, zadowolona i myślałam, że w sumie będę to robić. Bo myślałam, że ta kreska zostanie tak, tu została. No niestety, no, no psikusa zrobił, wyparowała kreska. I następnie mamy Baby Boom. Tutaj za bardzo nie ma co pokazywać, bo tylko widać 12 godzin po kreskę, 36 godzin po, później nie robiłam, bo testy i te inne. 3,5 dnia, no coś tam było widoczne, ale widzicie, ten papier się taki brzydki robi. Tutaj była, ale znikła. 4,5 dnia. Tutaj też była, ale znikła. 5,5 dnia. I dzisiaj pojawiła się tak samo najpóźniej, jak wiadomo, we wszystkich testach około 5 minut. Pojawiła się kreska, która była widoczna około 10-15 minut. No i później znikła. Nie ma. Także dziękuję za oglądanie. Nie wiem, czy będę robić więcej testów, bo nie wiem, czy to ma sens. Szkoda zresztą też trochę tych testów i w ogóle w tamtym miesiącu, znaczy w tamtym cyklu bardzo wcześnie zaczęłam robić testy, bo miałam dostać o witrale i w ogóle przygotowałam się, że będę wcześniej robić testy i tak się napaliłam, że naprawdę wcześniej zaczęłam robić testy i tak mnie strasznie dobiły. Po prostu niby coś było widać, niby nie, później znowu coś niby było, później nie. A w sumie to cały czas, tak jak później przeanalizować, to w sumie nie. I taki skok emocji i długo to trwało i już w końcu naprawdę miałam dosyć. I stwierdziłam, że w tym miesiącu w ogóle nie robię testów, tylko jak przejdzie ten 14 dzień po owulacji. Ale w tym wyjątkowo dostałam owitrale. No i stwierdziłam, że no dobra, spróbuję. Także prawdopodobnie to będzie jeden z ostatnich filmików, jeśli chodzi o regresję testów ciążowych po witrale, ale być może nagram jeszcze test, czy test testów i omówienie ogólnie tych wszystkich, gdzie są produkowane, dlaczego mogą być podobne do siebie i tak dalej, ale to jeszcze zobaczę. Także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.